Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Pana roztargnienie już też dopadło, czy nie? Oj, nie chciałbym być tak roztargniony. No to, to, a, no, a jak można być? No, można być teraz roztargnionym... Na sędziego albo na, na kogoś innego. Na sędziego. Tak? No ale to my, my się trochę śmiejemy, ale to, są, to, to to tak naprawdę zasmucające i bolesne. tak? Znaczy to, że, że można spotkać się z takim orzeczeniem w polskim systemie prawnym, że sąd najwyższy dokonał takiego, a nie innego rozstrzygnięcia tej sprawy. I jeszcze widząc, widząc no, filmik, nie chcę go nazwać ewidentnym, ale każdy może sobie sprawdzić, sam ocenić, jak wygląda ten filmik, kiedy człowiek w jednej ręce trzyma portfel, a drugą, drugą ręką 50 zł do kieszeni wkłada, nie swoje pieniądze, tak, drugą ręką. No, no nie, to... jak już były w ręce, znaczy się, że jego. Przez roztargnienie pewnie jego. No, ciężko, przez ciężko roztargnienie jego pieniądze, czy przez roztargnienie ciężko, jego pieniędzy. Panie, panie ciężko w sposób poważny komentować taki wyrok, ale jest po prostu zdumiewający dla nas. To spróbujmy w takim razie, odnosząc się do dzisiejszego dnia. Mamy dziś dzień języka ojczystego i zgodnie ze słownikiem języka polskiego, roztargniony, to znaczy, mający trudności ze skupieniem się, ciągle o czymś zapominając. Ewentualnie. Będący wyrazem czyjegoś roztargnienia. Panie ministrze, pan mi powie jak nas powiedzi. Ile wyroków w roztargnieniu w imieniu Rzeczypospolitej wydał ten sędzia? I jeszcze, jeszcze bardziej można... Bo jeśli pociągnąć... gdzieś słuchają w drugą, nas w jakimś zakładzie można... karnym, gdzie akurat siedzą ludzie skazani przez niego, to no... to są prawie że święta Bożego Narodzenia, prezent pod choinkę. I jednocześnie ci ludzie w 90% teraz też pewnie twierdzą, że, że sami swoje czyny, swoich czynów dokonali przez roztargnienie. No to trzeba powiedzieć, że wyrok... Bo to, jakie są fakty? Fakty są takie, że... Jest film, na którym wyraźnie widać ten moment roztargnienia. To każdy w internecie może sobie zobaczyć. Następnie ten człowiek został usunięty z urzędu. Znaczy, sąd pierwszej instancji, sąd dyscyplinarny podziękował temu sędziemu za współpracę. Powiedział, że taka osoba nie powinna być w polskim systemie prawnym, pełnić tak ważny urząd, sprawować funkcję urząd sędziego i decydować o ludzkim życiu, no bo to sędziowie decydują tak naprawdę w tych takich najważniej, najważniejszych sprawach od, od życia po, 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 po wolność człowieka, po majątek człowieka, no takie dosłownie najważniejsze kwestie życiowe, kwestie dla każdego z nas. I następnie ta osoba, ten, ten, ten sędzia się odwołał i sprawę rozstrzygała druga instancja. I w drugiej instancji powstała opinia Opinia biegłego, która zaczęła, oparła się na tym, że człowiek może być roztargniony i tam została dokonana analiza właśnie tego roztargnienia, co przekonało skład orzekający tej drugiej instancji, że rzeczywiście sędzia był roztargniony i te pieniądze wziął. To poprzestańmy na tej opinii, bo ona jest na tyle ciekawa, ja jestem daleki od tego żeby zarzucać niezawisłość, czy niezależność osobie, która te badania prowadziła, czy też przeprowadzała ten eksperyment. A już na pewno o kumoterstwo żadne nikogo nie podejrzewam. Ale skoro sprawa jest w trybie jawnym, to dlaczego akurat ta ekspertyza, czy też ten eksperyment dokonuje się już niejawnie? Kiedy później słyszymy z ust kolegów pana sędziego, że on to taki roztargniony, roztrzepany jest. I że zdarza mu się dzień, sale pomylić, dzień... albo że kodeksy bierze komuś, o, też się tak zdarza. No... Po to jest reform. Dla nas cała ta sytuacja jest absolutna. dla Z Ministerstwa Sprawiedliwości, dla resortu Sprawiedliwości, dla kierownictwa jest zdumiewająca. Po prostu zdumiewająca i zasmucająca, że można wprowadzać takie kontraty, tak, roztargnienia. Znaczy, że, że można przez roztargnienie taką, taką takiej, takiej oceny dokonać i nazwać ten czyn, który, który wszyscy widzieli, że jak wyglądał, opierając się na opinii biegłego roztargnieniem, Ale jednocześnie jest to dla nas bardzo daleko idący. Dowód, no nie chcę tu mówić, że dowód, no bo, no bo jest zasmucająca sytuacja. Ale to pokazuje, że po prostu reforma wymiaru sprawiedliwości była potrzebna i, i, i w końcu ją przeprowadzamy, bo ustawa o Sądzie Najwyższym wkrótce wejdzie w życie i to ta ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza do polskiego systemu prawnego izbę dyscyplinarną przy Sądzie Najwyższym. Bo cała ta sytuacja pokazuje, że sędziowie sami siebie oceniając. Czyli środowisko, oceniając same środowisko sędziowskie, nie do końca jest w stanie być na tyle sprawiedliwe, jak powinno być. Wydawać wyroki, które będą sprawiedliwe, które nie będą godzić w poczucie tej elementarnej sprawiedliwości, które będą akceptowalne też dla każdego zwykłego człowieka. No bo właśnie, zwykły człowiek jakby coś takiego zrobił na ulicy, to tu rodzi się pytanie, czy rzeczywiście też by był w stanie znaleźć biegłego, czy, 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 czy w jego procesie też by się pojawił taki biegły, który... Weźmy pierwszy, lepszy przykład życia ktoś jest podesłał mi taki filmik, jak to zaczaił się wrazem z kolegami, na przechodniów, którzy ciemną nocą przechodzili obok bankomatu, który nagle wysadzili. że znaczy on nagle wybuchł. Przez przypadek był. Przez roztargnienie panie redaktorze. To... No i to właśnie, czy to można też tak kwalifikować, czy nie za bardzo? Dlatego, tak, dlatego, banknoty 50 złotowe też były. Dlatego ten wyrok jest absolutnie zdumiewający i dlatego jest już zmieniana, już jest w toku. I to chciał rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby z takimi właśnie sytuacjami skończyć, bo ta sytuacja jest postawieniem kro jakiejś kropki nad i, można powiedzieć, nad tym całym starym systemem sądownictwa, starym systemem dyscyplinarnym. I o ile byłem zwolennikiem tej reformy do wczoraj, to muszę panu powiedzieć, że po tym, co się stało, jestem jej zagorzałym przeciwnikiem. No, proszę rozwinąć, panie redaktorze. W imieniu wszystkich, którzy mają zgodę z prawem. To jest ustawa wręcz haniebna, bo powiem panu szczerze, gdyby było normalnie, czyli tak jak było kiedyś, a właściwie żeby było tak jak było, co o czym mówił chociażby profesor Rzepliński, to każdy, kto ma konflikt z prawem i staje na wokandę, to modliłby się, żeby stanąć przed obliczem tego sędziego. Pytanie, czy rzeczywiście wobec każdego tą samą miarą byłoby stosowane prawo. A my chcemy doprowadzić do tego, żeby wszyscy byli równie wobec prawa, i bardzo się cieszę, że ta ustawa wkrótce wejdzie w życie, że w końcu wejdzie w życie po tych wszystkich perypetiach i że rzeczywiście postępowanie dyscyplinarne w Polsce, sądownictwo dyscyplinarne będzie zmienione, bo powstanie izba dyscyplinarna, zupełnie niezależna izba dyscyplinarna. Tam będą osoby o takich najwyższych kwalifikacjach moralnych, osoby z kręgosłupem, które będą oceniały takie przypadki i które nie będą tak bardzo powiązane ze środowiskiem, bo w tej chwili postępowanie, Dyscyplinarne sędziowskie, to jest właściwie postępowanie środowiskowe. No każdy Każdego gdzieś tam w tym świecie sędziowskim zna lub kojarzy, i nie można dopuścić do sytuacji, w której rzeczywiście jakieś powiązania mogą mieć wpływ, jakieś takie, nie, nie mówię tu jakiś przestępczy przestępczyk powiem czy To, jakby, po to precedens trzeba powiedzieć. Albo paradoks, niestety rzuca światło na całe środowisko, które niestety takie nie jest. To racja, bo jest mnóstwo sędziów, którzy są prawymi ludźmi, po prostu są dobrzy sędziowie, którzy rzeczywiście myślę, że za takie orzeczenia, no też, też, też ze zdumieniem przyjmują takie orzeczenia. Sędziowie, którzy w pierwszej instancji uznali tego sędziego za winnego, chcieli go z zawodu wykluczyć, już pomijam fakt, że mogą mieć tak zwanego kaca moralnego, to w tej chwili oni chyba sami nie wiedzą, co się stało za bardzo. Myślę, że także są równie zaskoczeni jak wszyscy. No, ale, ale tu trzeba jasno powiedzieć: no, z takimi sytuacjami, na szczęście, już wkrótce, jak ta ustawa wejdzie w życie, miejmy nadzieję, nie będziemy mieli do czynienia bo nie będzie powiązania takiego środowiskowego, takiej zależności środowiskowej też między tymi osobami, które wzajemnie siebie mają sądzić, no bo przecież to już starożytni Rzymianie wymyślili, a, a nawet i wcześniej, że różne spory powin, powinna rozstrzygać osoba zupełnie bezstronna, a nie, a nie osoba, która w jakiś sposób jest. W, te, w ramach tej jednej grupy, w ramach tej grupy zależna, czy od tej grupy zależna. Więc to już jest zmieniane. Myślę, że to był jeden z ostatnich takich wyroków, które przyszło nam komentować gdzieś tam, bo, 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 bo rzeczywiście z trudem ciężko ciężko z takim wyrokiem się pogodzić z takim zasmucającym wyrokiem. I no właśnie, to, to jest dowód myślę też dla zwykłych Polaków, że, że cały ten krzyk środowiska sędziowskiego, że ten, te, te głosy środowiska sędziowskiego w obronie tego wszystkiego, co było, to były właśnie w obronie różnych korporacyjnych interesów. Chce mi pan powiedzieć, że ci wszyscy ludzie, którzy stali przed Pałacem Prezydenckim, którzy wychodzili na ulicę miast, zostali wczoraj oszukani? Nie, nie, panie redaktorze, ja nie chcę, ja wierzę w dobre intencje też części tych osób, znaczy duża część z tych osób... Czyli czy ja nie neguję intencji tych osób, które wychodziły na ulicę i krzyczały konstytucja, konstytucja? Natomiast kiedy wczoraj usłyszały to, co usłyszały, i zobaczyły na własne oczy to, co zobaczyły, to zostały brzydko mówiąc wykiwane. Myślę, że duża część z tych osób rzeczywiście może jakąś refleksję z tego wczorajszego wyroku pogłębić. No, to, co chcę powiedzieć, to to, że wczorajsze, wczorajsze orzeczenie pokazało po prostu, że środowisko sędziowskie, które samo od siebie jest zależne, które we własnym SOSie gdzieś tam krąży, tak można to, to, to w ten sposób nazwa, że tak naprawdę nie jest zdolne do sprawiedliwego oceniania własnych kroków. I tak naprawdę, no i w dużej mierze to mieliśmy z takim przykładem w KRS-ie do czynienia, że, że zamieniło się raczej i to słowa przecież drugiej strony w, w, w Związek Zawodowy Sędziów, czy, czy, czy w miejsce obrony korporacyjnych interesów. I, I to nie mówi nikt z prawa i sprawiedliwości czy z rządu, tylko to są słowa profesora Rzeplińskiego, który Ale sprzedla, one też one się który już też, nie liczą. Teraz już się nie liczą, oczywiście już nieaktualne, a w pierwszym rzędzie w czasie protestów był w obronie właśnie tego KRS-u, który wcześniej nazywał Związkiem Zawodowym Sędziowskim. I i, i, I miejscem obrony korporacyjnej. Mówiłem teraz... to wczoraj o tym, to przypomnę raz jeszcze, że to są słowa pana profesora. Notabene przelane na papier. To był artykuł dla gazety wyborczej z 2003 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli. A artykuł był zatytułowany tak: Żeby się sędziom chciało chcieć. No i dobra, do, dobra puenta, ale jednocześnie, żeby nie było, że tylko autorytety, i tylko jakby głosy no sędziowskie, razie. ale też Platforma Obywatelska i jej program wyborczy z 2005 i 2007. Ja mam egzemplarz z lutego 2007, i tam na stronie 309, 11 jest opis potrzeb zmian w sądownictwie. Jak uzdrowić reforma państwa i reforma wymiaru sprawiedliwości. I w pierwszym kroku proponowali, żeby dokonać reformy Krajowej Rady Sądownictwa. tak Platforma Obywatelska, ta, która tak bardzo protestowała przeciwko ustawom przygotowanym przez rząd i przeprowadzonym przez parlament, przyjętym przez parlament. Sama proponowała, że w pierwszej kolejności, że największym złem w polskim sądownictwie jest właśnie Krajowa Rada Sądownictwa. W pierwszej kolejności należy zmienić Krajową Radę Sądownictwa i co więcej, należy do odejść od tego korporacjonizmu w Krajowej Radzie Sądownictwa, poprzez m.in. doprowadzenie do sytuacji, w której tych członków Krajowej Rady będą wybierali, będzie wybierał parlament, będzie wybierał Sejm. Tam nawet jest takie zdanie, że 22 na 25 Członków powinien wybierać Sejm. To proponowała Platforma w 2007. No a my w naszych reformach aż tak daleko nie, nie poszliśmy jak Platforma. My zaproponowaliśmy, żeby 15 sędziów, sędziów-kandydatów, ale dalej sędziów było wybieranych przez Parlament, czyli przez organ, który będzie. No i miał platforma mówi wprost: to są już wasi pisowcy sędziowie, także nie ma już właściwie o czym rozmawiać. Tym bardziej, że Platforma swoich kandydatów nie wskazała żadnych. No, jest to działanie mało propaństwowe, bo rzeczywiście, jeżeli chcemy działać wspólnie, A dla kiedy dobra się stali się już propisowskimi albo wręcz pisowskimi sędziami. No w, w, widocznie jak przestali wspierać e, różnorakie dążenia czy poglądy innych opcji ze sceny politycznej, wówczas na, łatwo przypisać taką łatkę, ale to jest absolutnie bzdura. E, I to jest naprawdę działanie ze szkodą dla państwa, kiedy e, konkretne osoby przecież nie będące członkiem partii. E, nawet mające zakaz jakiegoś angażowania się politycznie, nazywać tak, a nie inaczej. Ale to ja, będąc złośliwym, też mogę przypomnieć, kto w pierwszym rzędzie na różnych protestach opozycyjnych stał i kto, nie kto inny, jak profesor Gerzdorf, wzięła świeczkę, bo było ciemno, tak? I to też słyszeliśmy. Nie, nie, nie wzięła jednym... tej świeczki, podano, dostała podano, świeczkę. Podano, do podano, 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 pani profesor świeczkę, tak, przepraszam. Rzeczywiście, bo było ciemno. A i, wróćmy i... do naszego roztargnionego sędziego. No i cóż, ich... cóż, o, o cóż został, zapytać, został no. biduliną niewinniony, jutro stanie powiedzmy w sądzie, w Żerardowie i powie, no ja jestem gotowy do orzekania. I co mu zrobić? Dlatego trzeba powiedzieć, że to jest bardzo zasmucająca sytuacja. W świetle prawa taka osoba już jest osądzona. Oczywiście my podejmie, podjęliśmy analizę, sprawdzimy, jak można tą sytuację sensownie rozwiązać. Natomiast to Najwyższy podjął sąd dyscyplinarny taką, a nie inną. Czyli człowiek jest ale, ale, ale żadna niestety, wina na nim nie ciąży. Żaden niestety, zarzut. Niestety też te nie trzeba powiedzieć, że to, 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 to będzie jeden z ostatnich przykładów tego patologicznego systemu, który był przez lata i, i, i pewnie będzie tak samo wspominany jak słynny sędzia na telefon, który w ramach postępowania dyscyplinarnego. Dyscyplinarnie został przeniesiony nie zdjęty z urzędu, jak każdemu zwykłemu człowiekowi by się udało, wydawało, ale dyscyplinarnie został przeniesiony z Gdańska do, do Białego Stoku. I to jest przykład sędziego Milewskiego, który w ramach prowokacji dziennikarskiej myślę, że rozmawia z kancelarią premiera Tuska, był gotów wyznaczać terminy, czy, czy jakąś tam przychylność okazywać. I, I zyskał i często, sobie miano i często sędziego powstaje, na telefon. Zyskał takie miano, i często powstaje pytanie, czy w ramach tego, Postępowania dyscyplinarnego, to raczej ci mieszkańcy Białego Stoku nie zostali e, ukarani, a nie, a, nie, a nie sam pan e, sędzia. Właśnie tym, że, że osoba, która no, jako sędzia powinien wykazywać się absolutną bezstronnością. Powinien... No, czyli panie ministrze, ja rozumiem wszystko, co pan powiedział. Czyli sędzia wraca do roboty, jak gdyby nigdy nic. W tej sytuacji prawo jest takie, my oczywiście analizujemy e, tą sytuację, sprawdzimy, e, jak można e, jeszcze tą sytuację Chyba, rozwiązać. Się Natomiast wnioski sądu pomylą, Wnioski ze, wszystkich, wnioski ze wszystkich lat tych różnorakich niesprawiedliwych wyroków i, i, i różnych dziwnych sytuacji, z którymi mieliśmy do czynienia, już zostały wyciągnięte, bo właśnie po to jest cała reforma wymiaru sprawiedliwości, która, która wchodzi w życie, żeby nie było takich sytuacji. Michał Woszy, był Państwo i mają Państwo. Dziękuję waszy. serdecznie. Dziękuję. Państwu życzę. Do usłyszenia.